Usłyszałam ostatnie pytanie, czy kobieta po 50 musi wyglądać jak babcia? I muszę powiedzieć, padłam. Dlatego postanowiłam nagrać wideo, żeby pokazać Wam piękne, stylowe, nowoczesne kobiety powyżej 50. Nagrywając 2 tygodnie temu wideo, czy wypada nosić jakieś rzeczy w jakimś wieku, oczywiście przeszukałam internet, żeby zobaczyć, jak radzą sobie z tym osoby, które są publiczne, a głównie blogerki modowe w wieku dojrzałym. I przygotowałam sobie taką listę, mam tutaj ściągę, żeby na nią zerknąć, żeby o nikim nie zapomnieć, którą chciałam Wam pokazać. Pokazać Wam po pierwsze zdjęcia, a po drugie chciałam pokazać linki do konkretnych osób. Także pod tym wideo i tutaj teraz też się pokazuje, dostajesz ode mnie link, który przekieruje Cię na mojego bloga, gdzie znajdziesz linki do wszystkich tych osób, które będę zaraz pokazywała. Moim kryterium na początku była 40. Stwierdziłam, że 40 lat to już się mówi tak, że to jest kobieta dojrzała, natomiast jak zaczęłam szukać tych 40, to się okazało, że te 40 no, mało tak dojrzale wyglądają. I nie chodzi mi o to, że wygląda jakoś infantylnie, chodzi o to, że nie wyglądają jak jakoś takie bardzo dojrzałe kobiety, więc podniosłam wyżej i stwierdziłam, szukam dojrzałych, stylowych, nowoczesnych 50. I oczywiście znalazłam takie i niestety, co zauważyłam, większość jest zagranicznych, nie ma za wiele takich kobiet w Polsce, oczywiście są i ja znalazłam, mam tutaj 2 przykłady konkretne, oczywiście jest ich dużo więcej, natomiast no nie chcę, żeby to wideo trwało 1,5 godziny, ale zauważyłam, że dominują w tej jakby branży Hiszpanki. Jest bardzo wiele dojrzałych blogerek Hiszpanek. Nie wiem, czy ja po prostu tak trafiałam na jej strony, czy faktycznie tak jest. Jeżeli interesujesz się tym tematem, może sama jesteś kobietą dojrzałą, która szuka stylu, szuka tego, jak świetnie wyglądać, to koniecznie daj mi znać, jakie jeszcze, oprócz tych, o których powiem, znasz blogerki. Blogerki albo to mogą być jakieś osoby publiczne, to mogą być aktorki na przykład. Przychodzi mi do głowy oczywiście, jeżeli już mówimy o aktorkach, Meryl Streep. Dla mnie super stylowa kobieta, no w takim wieku już bym powiedziała około 70, bo ona chyba w tym roku, czyli 2018, ma 69 lat z tego, co sprawdzałam, a na pewno jest kobietą, która wygląda bardzo stylowo, czy na co dzień, czy na podczas takich oficjalnych wydarzeń, jak na przykład rozdanie Oscarów. I tutaj zobacz, jak Meryl Streep bardzo często wybiera takie dosyć duże dekolty. I można by było powiedzieć, no przecież kobieta przy 70 to nie powinna takich wielkich dekoltów nosić. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, jak ten dekolt wygląda, no to nie ma czego się czepić. Ona nie ma brzydkiego dekoltu i go pokazuje, tylko ma ładny dekolt i go pokazuje w balowych sukniach, które oczywiście zawsze są długie i zawsze zakrywają jej nogi. Także z takich celebryckich przykładów można by było powiedzieć, ale nie musimy daleko szukać, bo przecież my mamy fantastyczną kobietę i ta kobieta nazywa się Helena Norowicz. Zerkam dokładnie i tutaj mam zapisane, ile ma lat, i ona już jest panią plus 80 i na pewno kojarzysz ją z kampanii promocyjnych firmy Bohoboko, gdzie no, wygląda po prostu fantastycznie i czasami nawet była pokazywana w takich ujęciach, kiedy odkrywa trochę więcej ciała. I oczywiście trochę więcej ciała dla kobiety 80-letniej, czyli pokazała na przykład całą rękę. Można też zobaczyć inne jej zdjęcia, gdzie wygląda naprawdę bardzo, bardzo stylowo i wcale nie musi wyglądać jak przysłowiowa babcia. Nawet jeżeli jest babcią, to znaczy to jakby biologicznie posiada wnuki, to nie musi wyglądać babciowato, czy czasami mówić tak ciotkowato. Także mamy takie kobiety, dwie aktorki, które w swoim życiu, niekoniecznie no, pani Norowicz jest jeszcze dodatkowo modelką, ale też świetną aktorką, gdzie pokazują podczas wystąpień oficjalnych, gdzie reprezentują siebie jako aktorki, wyglądają naprawdę zjawiskowo bardzo, bardzo pięknie. Ale kogo ja tutaj mam jeszcze? Mam na przykład taką blogerkę, właśnie jeżeli chodzi o hiszpańskie blogerki, to jest, i teraz ja nie wiem, czy ja to dobrze będę wymawiała, bo to jest Suzy Rejano. Mam nadzieję, że dobrze, jeżeli źle, to mnie oczywiście popraw. To jest kobieta plus 50. Wow!
Tyle mogę powiedzieć. Zajrzyjcie sobie na jej profil na Instagramie. Link oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, jest na moim blogu. Tutaj widzicie jej zdjęcia. Popatrzcie, że ona bardzo często w ogóle chodzi w krótkich spodenkach, krótkich spódnicach, odsłania całe ręce, pokazuje dekolt. Fakt, ma piękne ciało. Ma piękne ciało, bardzo szczupłe i może je pokazywać, ale nikt na pewno, ja bym na pewno nie powiedziała takiej pani, no droga pani Susi Rehano, pani nie wypada, bo pani już jest kobietą plus 50. No absolutnie, no, wygląda zjawiskowo. Następna kobieta, tutaj mamy panią ze Stanów. Nie wiem, czy trafiliście może kiedyś na taką osobę, która posługuje się pseudonimem Icon Accidental i jest to Amerykanka. Ona wykłada chyba prawo w Nowym Jorku, o ile dobrze pamiętam, i jest bardzo ekscentrycznie ubierającą się kobietą. Nazywa się Lucy Slater, ma plus 60 lat, czyli jest panią plus 60 i ktoś kiedyś przypadkowo, stąd nazwa jej bloga, zrobił jej zdjęcie, bo myślał, że to jest jakaś blogerka, która bierze udział w nowojorskim tygodniu mody. I okazało się, że przez przypadek została taką ikoną mody. Naprawdę fantastyczne. Ja wiem, że dużo jej zestawów jest takich ekscentrycznych, naprawdę, ale na pewno nie można powiedzieć, że ona wygląda jakoś czy infantylnie, czy w jakiś sposób źle. Ma duże zamiłowanie do z jednej strony prostoty, a z drugiej strony takiej pojechanej, graficznej biżuterii. Ja jestem nią zachwycona. Nawet jeżeli ja bym nie nosiła takich ubrań jak ona, to nią jako kobietą plus 60 jestem absolutnie zachwycona. Mamy, jeżeli chodzi o ten przedział plus 60, chciałabym Wam pokazać panią Krystynę. Pani Krystyna Bałakier jest kobietą powyżej 60 roku życia, blogerką modową polską, która prezentuje to, jak się ubiera i też pokazuje nowoczesne zestawienia. Czasem pokazuje się w takich ubraniach dojrzałych, ale nigdy bym o niej nie powiedziała, że wygląda jakoś babciowato. Wygląda na pewno zawsze nowocześnie i odpowiednio do sytuacji. Czasem nawet pokaże jakąś część ciała. Ubierze krótszą spódnicę, gdzie usiądzie do zdjęcia, ta spódnica troszeczkę jej się podniesie, pokaże bardzo ładne nogi. Także też zapraszam Was właśnie do pani Krystyny. I tutaj już na koniec tego, co widzę, mam kolejną panią z przedziału plus 80. Jest to blogerka modowa. Blog nazywa się Senior Style Bible i to jest pani Dori Jacobson, czyli Jacobson, właściwie powinnam chyba powiedzieć, która też jest troszeczkę taka pojechana, troszeczkę taka zwariowana, no ale też no plus 80 i ona ma w sobie werwę, zacięcie i ma pomysł na to, jak wyglądać fantastycznie w tym wieku. Patrzę na listę, ale chyba już wszystko, co chciałam powiedzieć. Aha, chciałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej kobiecie. Ona co prawda jest plus 40 i jakby znalazłam ją przy tych pierwszych poszukiwaniach i jest szansa, że trafiłyście już na nią kiedyś. Plus 40 i to jest blogerka, właściwie taka bardzo, bardzo popularna i też autorka książki, która nazywa się, jest francuską i teraz znowu, nie wiem czy ja to będę dobrze wymawiała, ale Garance Doré, która jest po prostu super, super, super stylowa. Jeżeli miałabym zamienić się z kimś na szafę, to myślę, że z panią Doré bardzo chętnie bym to zrobiła. Na pewno nie dość, że jest super stylowa i też po 40 i nosi krótkie spodenki i mini nosi. I pięknie w tym wygląda. Także jeżeli chcesz poszaleć, czujesz, pooglądałaś, zainspirowałaś się, jesteś kobietą dojrzałą, albo no może jeżeli nie jesteś jeszcze, ale no, wszystkie z nas to czeka. Chcesz trochę poszaleć, ale nie wiesz jak zacząć, nie chcesz pogubić się, nie chcesz nagle wyglądać jak przebieraniec, nie chcesz wyglądać, jak to się często mówi, dzidzia piernik albo z przodu, jak to było? Z tyłu liceum, z przodu muzeum, tak to się chyba mówi. No to co zrobić? Oczywiście najlepiej jest zacząć od podstaw, czyli znalezienia swoich fasonów. I jest takie miejsce w internecie, taki produkt, który ja stworzyłam i to jest kurs online Kod Sylwetki, który pomoże Ci znaleźć swoje fasony. To jest materiał 9-godzinny, który
pozwala od czubka głowy do końca stóp znaleźć odpowiednie dla Ciebie fasony wszystkiego. Od nakryć głowy poprzez biżuterię, dekoltyk, rękawy, kształty ramion, no wszystko, wszystko, spódnice, spodnie, torebki, wszystko, wszystko, wszystko. I możesz tam z tego całego materiału wysupłać dokładnie to, co powinnaś nosić. I wtedy, jeżeli będziesz miała tą techniczną wiedzę, to możesz zacząć eksperymentować na maksa. Ponieważ eksperymenty zawsze dobrze jest, gdy mają jakieś takie podwaliny merytoryczne i architektoniczne w przypadku sylwetki. Daj znać, jak Ci się podobają moje dojrzałe panie. Może podzielisz się ze mną jakimś swoim odkryciem, czy to ze sceny polskiej, czy niemieckiej, czeskiej, hiszpańskiej, czy amerykańskiej. Pokaż mi, jakie kobiety Cię inspirują, pokaż mi, co Ci się podoba i oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału osobistej stylistki i zaznaczenia powiadomień, czyli dzwoneczka, żebyś dostała informacje za każdym razem, gdy pojawi się nowe wideo na moim blogu. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.